To nie jest reklama, ale bez tego ja się nigdzie nie ruszę. Chciało ci się wstawać o drugiej w nocy? Nie o drugiej w nocy, tylko o drugiej nad ranem. Jedno i to samo. To jest środek nocy. Pokaż swoje kwiatki. Nie, ale pokazała swoich kwiatków. Dobrze, że Piotrek już wstał. Wstał? No wstał, niby się szykuje. Nie? Ciekawe, ile na niego będziemy czekać teraz. Dobra, jest trzecia. Ile będziemy? 4 godziny jechać plus piątą po Piotrka wychodzi na to, nie? 5 godzin. 5 godzin. Cieszysz się na dzisiejszy wypad? Tak, bardzo. Tak? Tak? Stresowałeś się? Nie? Siema! Cześć. Tam nie ma wyjazdu. Gdzie nie ma? Siema. Siema. Raz. Chyba zapomniałem powiedzieć. Tylko i tak wjeżdża tu kto chce i tak wjeżdża. Ale daj tylko kasę. Nie podniesie się sława. Co? Sława. Nie, administracja, wiesz, dawałaby lekką wodowską, bo na dwa numery telefonu to możesz mieć. I dawałaby lekką. Tak wjeżdżają, tak wjeżdżają. Chcesz teraz kasę? Nagrywam, ale... Dawaj kasę, dawaj, dawaj kasę, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, już daję. Wiecie, haracz nie, musi być, nie? Niezły wstęp, co? Skompromituję was. Czekaj, wezmę co? Ja was skompromituję tym filmem, zobaczycie. Słonie wasze najgorsze. Na paliwo, żeby nie było. Dobra, dobra. I na jedzenie w okazji, jak będziemy się gdzieś zatrzymywać. Piotrek, wyspałeś się? Tak, strasznie. Tak. Ta stacja to jest tam za nami, nie? To jest za nami. Tak, za nami, a przed nami i tak do niej nie dojedziemy, więc. Tam zamknięto jest w ogóle? Tam z tyłu? Tak. Nie pytaj mnie po co, bo nie wiem po co. Dobrze, za chwilę już. Bardzo. Wiem. Dobra, number one. Number one? No. Czekaj, number one to by było... Jeden z pierwszych, bo to tak człowiek zapamiętuje najlepiej. Kaplica grobowa, co tam się schodziło na dół. Bo największe wrażenie robiło, bo pierwszy raz tam. A pamiętasz za pierwszym razem, jak tam chcieliśmy pojechać? No to lał deszcz i nie pojechaliśmy, bo w środku nocy. No. I mało się ten... Nic nie było widać po prostu, nie dało się tam dojechać praktycznie. Na drugi dzień jak odduchał to, co? A na drugi było już normalnie i pojechaliśmy. I to było takie największe wrażenie robiło, bo jak się gdzieś pierwszy raz schodzi, tym bardziej do takiego grobowca, no to gdzie kości leżą ludzkie, no to, to tak robiło wrażenie. To tak, ja go najlepiej zapamiętałem, nie? Mhm. Teraz Piotr. Najlepsze? Najlepsze, no. No chyba, że masz najgorszy jakiś. Co to jest? Opuszczony ośrodek, wiosenna burza. Szczerze, najbardziej mi się podobał. No. Coś więcej? Dlaczego? No. Po pierwsze było full wyposażone, pomimo tego, ile tam już stało to lat. No. Po drugie, wkurzenie mojej żony, bo stała 3 godziny na zewnątrz przy ulewnym deszczu. Pozdrawiamy żonę. Pozdrawiamy żonę. I to ci się podobało, w sensie? Tak? Nie, później mi się, wiesz... Gadanie jej podobało, że ja mówiłem jej, proponowałem, żeby ona tam weszła do środka, bo ja, przyznam się, wchodziłem oknem, a co się później okazało, wszystkie drzwi były otwarte, więc można by trzeba było po prostu obkrążyć od drugiej strony tak i wejść lepiej, po prostu drzwiami. Przynajmniej, wiesz, no, miałeś wyzwanie, nie? Co mi się jeszcze bardziej bardzo podobało? Ostatni szpital. Bo bardzo chciałem jechać w nocy do szpitala, a dzięki Tomkowi to zrobiłem. A, Starachowice w sensie. Tak, Starachowice.
Tomek, teraz ty. No to ja najbardziej lubię podziemia. I drugi mój ulubiony to jest tunel do potencjalny tunel do Kurhanu, nie? Tam się czołgałeś. Tak, no? Bardzo lubię. Ja lubię podziemne jakieś tam. Tak mnie bardziej jakoś. No grobowiec też schodziłem na dół. Nie wiem, jakoś ciągnie mnie do podziemi, nie wiem czemu. Jesteś książę ciemności. Książę ciemności, tak. To drugi mój ulubiony, no a trzeci to by był faktycznie może ten blok grozy, bo tam było ciekawie, nie? Bo my jako pierwsi tam w zasadzie nagraliśmy coś z tego. Później się lawina posypała, nie? Tak. No i to tak. Jak lubicie nagrywać? Wolicie sami z kimś? To znaczy, wiesz co, dla mnie urbex to jest tylko i wyłącznie zazdrość jednego przez drugiego. Mhm. Czyli szukają, wiesz, urbexów, żeby były jak najlepsze, żeby w jak najlepsze miejsca wchodzili. Nie ma już takiego czegoś jak, wiesz, a może się spotkamy, pójdziemy razem, wybierzemy się gdzieś razem. Nie, większość youtuberów, wiesz, chodzi sama, żeby tylko sama mieć wyświetlenia, żeby miejsca sama znajdować. Przykład powiem taki, że był kolega taki, który no niestety już nie żyje. Był chory, miał coś z nogą. I niby to rodzina, niby urbeksiarze się łączą i tak dalej, a tak naprawdę wydaje mi się, że nikt mu nie pomógł. Miał tylko swojego takiego kolegę, który zawsze z nim był, w sensie, że razem kolega. Razem jeździli też. Tak, razem jeździli, nagrywali, a nikt nawet nie pomyślał o tym, żeby, nie wiem, jakąś aukcję wystawić, czy nie wiem, jakąś zbiórkę zrobić, żeby mu pomóc, czy żeby, nie wiem, no w jakiś sposób uzbierać dla niego pieniądze, żeby on miał na leki. On sam musiał książki sprzedawać, sam jakieś tam zbiórkę organizował. Nie było koleżeństwa. Ale ja sama zauważyłam, że właśnie w środowisku urbexowym jest właśnie dużo zawiści, zazdrości. Tak. Jest taka zawiść, no ale to... Czy to te środowisko jest wyjątkowe, czy w każdym tak jest? Jak myślisz? Ja myślę, że to jest urbexowe środowisko. Że ono jest trochę toksyczne. Tak. Że rzadko się spotyka, żeby mieć kolegę, no ja akurat znalazłem, żeby się powiedzieć, słuchaj, nie wiem, w sobotę idziemy, zwiedzamy coś razem. To większość kręci. Nie, no może podaj mi miejsce, to ja może... Nie wiem, może za tydzień z tobą pojadę, może za dwa, może za pięć, a później się okazuje, że sam pojechał. To jest dla mnie trochę chory. Nie wiem, ja nie chcę się wypowiadać, bo głównie jeżdżę sam albo z Piotkiem, no i czasem jeszcze Szwendarz. No i Leszy. I to całe moje środowisko urbexowe, bo ja wolę jednak nagrywać kameralnie bardziej, nie? Łatwiej jest się po prostu skupić, nie to, że mam jakąś zawiść, czy tam chcę miejscówki jakieś. Tylko łatwiej mi się jest skupić na nagrywaniu, bo nie rozprasza za wiele osób, nie? Nie lubię jeździć wycieczkami, nie? To tylko tyle, nie? Dlatego nie mam może problemu ze środowiskiem raczej. Nie, bo ja czasem... Ale jest też bardzo dużo fajnych osób, trzeba to też podkreślić. Tak, tak. Jest też bardzo dużo fajnych osób, nawet tych, jak to się mówi... z górnej półki, czyli z tymi kanałami większymi, z zasięgami większymi, którzy są naprawdę spoko, nie? Nie będę to wymieniał, no bo to bez sensu. Po prostu nawet mówię, no bardzo duże zasięgi i bardzo fajni ludzie, więc tutaj też trzeba to powiedzieć wyraźnie, nie? Nie wszyscy są toksyczni, tak? Miałam je przed chwilą. Dobra, jak szukacie miejscówek? Najczęściej po zdjęciach. Mhm. Wkleja się w Google, najczęściej nie wyskakuje, no ale zwracam uwagę na jakieś tam szczegóły, na przykład jak żeśmy ostatnio szukałem tego ośrodka kolonijnego, to zwróciłem uwagę na zdjęcie tych animowanych postaci na tym i po tym to znalazłem. Znalazłem jakiś film na, o Jezu, co to było, na TikToku film. Gdzie gościu normalnie filmował i powiedział, gdzie to jest, więc później zacząłem drążyć. Czyli sam sprzedał miejscówę, tak? Tak, zacząłem drążyć, gdzie to jest i znalazłem. Okej. Tomasz?
Ja szukam, to dzwonię do Piotrka. Od jak dawna zajmujesz się urbexem? Tak naprawdę? No. Żeby nagrywać na YouTube jakieś 3 lata. Mhm. Nie więcej. A wcześniej przed? Było przedtem coś? To była taka zajawka raczej. O, jakaś ruderka, to sobie wejdę, zobaczę. No. Taki spanikowany trochę wchodziłem. I później była przerwa i to dość długa, a potem stwierdziłem, że ja to po prostu lubię, że mam z kim zwiedzać w tej chwili, no bo ja niestety prawa jazdy ani samochodu nie mam, więc ja to mogę... też ogranicza, nie? Tak, bardzo ogranicza. Więc no. Tomek, ty twój kanał 4 lata teraz skończy, nie? Chyba tak, 4. Chyba, czy tak? A nie wiem, to chyba w czerwcu było. No to zaraz będzie czerwiec, to jest pierwszy. Poruszymy kwestię bezpieczeństwa, wypadków. Miałeś, Piotrek, kiedyś jakiś, nie wiem, wypadek mniejszy, większy? Nie, większy raczej nie, bo byś... Wypadek może nie, ale zdarzenie miałem. Dajesz. Byłem z pewną dziewczyną. No, żona... I... Tylko słuchaj, tylko uważaj, co mówisz, bo żona będzie to oglądać. Źle się zaczyna, no dobra. Dobra, byłem z koleżanką. Byłem z kolegą. Przestań. No, już, dobra, już. Byłem z koleżanką i z dwoma kolegami wtedy na urbexie. Mhm. To była fabryka, zakład produkcyjny, coś w tym stylu. Weszliśmy do środka, ja popełniłem pewien błąd, czyli nie zapaliłem lampy i zacząłem po prostu iść. Po ciemaku. Tak. I okazało się, że była dziura w podłodze. I to taka duża dziura w podłodze. I ja w tą dziurę wpadłem. I zatrzymałem się na tu. Mhm. Gdyby nie ręce, prawdopodobnie bym miał nogi przynajmniej połamane. Ale jak wpadłem tak do środka, to później cierpiałem przez chyba 2 czy 3 miesiące. Nie mogłem rękami ruszać, bo po prostu sobie ścięgna naciągnąłem. Przez głupią latarkę, bo jej nie zapaliłem. Chciałam sobie mniejszy. Może ci się wiesz co robić? Masz czerwony pasek na czole. No właśnie, na tego poluzowałem sobie. Zawsze długo się tak zbieracie? Tak. Czemu? Czym jest to spowodowane? Wiesz co, nie wczuwaj się za mocno, dobra? Dlaczego? No chyba muszę sprzęt sobie podłączyć. Dokument tak. Kręcę swój. Muszę chyba się podłączyć, nie? Gdzie ty się chcesz podłączyć? Pod online muszę być. Nie? Online? Tak, to nie jest tak. O, Piotrek, o, już jest. Piotrek już jest online. Na trójce, tak? Tak. Ja nie biorę aparatu. Pierdzielę, jak mam tyle tu zdjęć narobione. Halo. Jest, działa. To może już teraz powiesz, gdzie jesteśmy? W elektrowni. To? No. Co ty gadasz? Poważnie. Wow. To jest elektrownia. Tak, tutaj mamy tłok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć potężnych tłoków. Jakby to były samochodowe tłoki, no to słuchajcie, to by było naprawdę kawał samochodu. Na ile twoim zdaniem tu jest bezpiecznie? Co? Na ile twoim zdaniem tu jest bezpiecznie? No dość... Powiedzmy, że tak, no 80%. A co twoim zdaniem to jest najbardziej takie... Czekaj, bo Piotr coś znalazł. A w którym miejscu dokładnie? Idź do samego końca, to znajdziesz. Nic nie jest. Tutaj siódemka, też spoda. Też 35 tysięcy kawy. Pokaż, pokaż, pokaż. Tutaj proszę. Bardzo ładnie. To jest człowiek super. Pracujący. Żadnej pracy się nie boję. O, super. No, tak, się, tak się wygląda. Jak się, o, pokaż brzuchy. Pieprzony jak. A Piotrek to przynajmniej czysty wylazł, tylko ręce brudne. No,
rękawiczki zapomniałem założyć. Teraz będzie, że to my coś odwalamy. Coś mi jest tam Piotrek, powiedz mu, żeby się na piątkę przełączył. Co to było? Ochronę łapię. Piotrek, słyszałeś? Tak. Na piątkę to Tomek mówi, żebyś się przerzucił. Co, widzę, że już skoczyłeś. Wszystkie latarki się wyczerpały, bateria. Jak widać. No właśnie, jakbyś z kopalni wylazł. Wiesz o tym? Trochę tak. Albo... Ale najważniejsze, że się udało. Widzisz dzisiaj szlaufem lany na dworzu. Zobaczysz. Do domu tak nie wejdziesz.